Cześć, jestem Perez, a to mój kanał Szafirowe Szkiełko. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale i dzisiaj znowu mam zegarek z Zatoki Zegarków. Tak, z tej strony, na której możecie znaleźć dużo takich niespotykanych firm. No i co my dzisiaj mamy? Dzisiaj mamy Subdelta Quattro. Zanim pokażę Wam zegarek, to może powiem dwa słowa o firmie Subdelta. Nie mam za wiele informacji o tej firmie, ale z tego, co się skapnąłem, no to jest, tam jest taki krótki opisik na ich stronie, skąd oni się wzięli. No i bardzo taki, można powiedzieć, szlachetny miejsce, z którego się wywodzą. Otóż największe forum w Holandii postanowiło, że, znaczy ludzie na tym forum postanowili, że zrobią sobie zegarek, taki forumowy. No i takie rzeczy mają miejsce, nie wiem, na naszych polskich grupach też coś takiego się dzieje. Zazwyczaj to się odbywa w ten sposób, że takie forum uderza do jakiejś lokalnej firmy, na przykład, nie wiem, tak jak u nas jest to Gerlach, czy to jest na przykład, nie wiem, Balticus, i jest wypuszczany taki, można powiedzieć, limitowany dla grupy zegarek. W tym przypadku chyba było trochę inaczej. Oni sami zrobili, wzięli się za zrobienie koperty, znaczy zlecenie kopert i różnych takich punktów. Nie skorzystali z już istniejącej firmy robiącej zegarki, tylko że sami to zrobią. No i zrobili 50 sztuk. Zegarek się nazywał Pilot, tylko tak fajnie pisane, P1 Lot, coś takiego. Dla leworęcznych z koronką właśnie po lewej stronie. No i taki fajny Pilot im wyszedł. No i rozszedł się on na pniu, zrobili chyba tylko 50 sztuk. No i wpadli na pomysł, że ej, udało nam się, zrobiliśmy, nie? Załóżmy firmę. I założyli właśnie firmę Subdelta. No, i to tyle informacji, które posiadam. Oprócz tego, jeszcze jak wejdziecie na ich stronę, to mają już od tamtej pory, bo to było chyba w 2015 roku, zrobili naprawdę parę fajnych zegarków. No i dzisiaj mamy u mnie na kanale właśnie Subdelta Quattro. A dlaczego Quattro? To się zaraz dowiecie. Jeszcze jedna krótka rzecz. Zauważycie, że ten materiał, który teraz będziecie oglądali, on będzie trochę pocięty. Wynika to z tego, że jak go edytowałem, to złapałem się na jednym słowie, na dwóch słowach, które powtarzałem, i okazało się, że w całym filmie umieściłem ich chyba z 50. I już wiem, co czujecie. Naprawdę wiem, co czujecie, jak oglądacie moje materiały i czasami powtarzam jedno słowo w kółko, i to może być denerwujące. Postanowiłem właśnie te dwa słowa, nie wiem, czy chcę Wam psuć teraz całość, bo parę zostawiłem, ale wyeliminowałem chyba z 40, będzie sporo cięć. I to nie wynika z tego, że nie wiem, no może gdzieś tam się pomyliłem, ale że najbardziej wynika z tego, że jak już to edytowałem, to słowo po prostu tak mi się wgryzało w głowę. Osoby, które będą wiedziały, które to słowo, to napiszcie w komentarzu, czy wiecie, o jakie słowo mi chodzi. Nie będę Wam teraz zdradzał, bo może Wam też ono wejdzie w głowę. Ale dobra, już mniejsza z tym, zapraszam do zegarka. Jeszcze na koniec powiem parę zdań a propos tego zegarka. No i mamy Subdelta Quattro. Tak jak widzicie, ten zegarek jest taki, o takim mocno, można powiedzieć, charakterze militarnym. Ale dobra, zacznijmy jak zwykle, już widzieliście dane techniczne, od szkła. W tym przypadku mamy szkło szafirowe, tak jak widzicie, bardzo ładnie ono się prezentuje. Mam taką jedną drobną uwagę, ale to w sumie do wszystkich zegarków, które posiadają taką stricte czarną tarczę. Otóż jak mamy czarną tarczę, to szkło, które się znajduje, jest trochę takim magnesem na odciski palców. Teraz tego nie widać, bo ja oczywiście tutaj skrupulatnie sobie rękawiczką przetarłem to szkiełko. Jednakoż jak mamy czarną tarczę, to bardzo widać na tym szkle wszelkie odciski palców. Także to taka tylko uwaga. No i co mamy dalej? Pod szkłem znajduje się właśnie jedna wskazówka, dosyć taka ciekawa, bo jest zaostrzona takim szpikulcem na samym końcu. I jest jeszcze jedna. Nie wiem, czy zwróciliście do tej pory uwagę, gdzie ona się znajduje, ale jest druga wskazówka, bardzo, bardzo nietypowa. Otóż tutaj na środku, jak widzicie, teraz możecie się przyjrzeć, obraca się taki dysk.
Ten dysk jest wykonany w połysk, w sensie to jest taka wskazówka sekundowa. Na tym dysku, tutaj centralnie na środku, znajduje się logo Subdelty. To logo również znajduje się na koronce, jest ono tutaj umieszczone. I on się obraca. Tak, to jest ciekawe. Co prawda logo Subdelty to jest trójkąt właśnie, tak jak widzicie, ze strzałką. I to jest pełna dowolność. Czy wy sobie weźmiecie jako, można powiedzieć, wskazówkę czubek trójkąta, czy to, co wskazuje strzałka w środku umieszczona. I tak właśnie to wygląda. No dobrze, no to teraz przejdźmy do tarczy. Jak już mamy wskazówki za sobą, tarcza jest kanapkowa. Co to znaczy? Otóż indeksy, które tutaj widzicie, one są wycięte i pod spodem znajduje się krążek z umieszczoną masą luminescencyjną. Tak, może to jest teraz najlepszy moment, żeby Wam pokazać, jak świeci ten zegarek w ciemności. A tego tu nie żałowano. No nie żałowano, jest bardzo dużo lumy i można powiedzieć, że ten zegarek jest bardzo w ciemności czytelny. Jednakoż, jak zwrócicie uwagę, a może mogliście jeszcze nie zwrócić na to uwagi, spójrzcie między te indeksy godzinowe. Zazwyczaj między indeksem na przykład, nie wiem, na godzinie 12, a na godzinie 1 są 4 podziałki. Tu mamy 3. I teraz właśnie, tu się pojawia takie dosyć dziwne coś. Ja do końca nie rozumiem tutaj zamysłu tego, ale może po prostu ja go nie rozumiem albo nie doczytałem się. Cześć, właśnie edytuję ten film i zdałem sobie sprawę z tego, że ja mam za małe doświadczenie z zegarkami o jednej wskazówce. Ponieważ edytując film, coś mnie tak tchnęło, żeby zobaczyć, jak wyglądają inne zegarki z jedną wskazówką, jak one mają te indeksy rozłożone, i okazuje się, że to nie jest tak jakby subdeltowy pomysł na 3 indeksy minutowe, tylko już to po prostu panuje. Wśród zegarków o jednej wskazówce indeksy minutowe są bardzo często właśnie w postaci tylko 3 indeksów. Może to wynikać z tego, że ten środkowy jest taki najdłuższy i on ma wskazywać tak jakby połowę godziny i to ma zwiększać jego czytelność. Co prawda w materiale, który widzieliście kiedyś u mnie na kanale, możliwe o Master Zingerze, on też ma 3 większe właśnie te indeksy jakby minutowe, ale między nimi są jeszcze pomniejsze. To też właśnie sprawia wrażenie, jakby była taka większa dokładność. Tutaj mamy, można powiedzieć, takie 15-minutowe przedziały czasowe. Także chciałem tylko się, no, że tak powiem, z tematu tego troszkę wytłumaczyć. Przez tym, jak widzicie, na tarczy nie znajduje się żadne inne logo, oprócz tego, które znajduje się na tej wskazówce, na tym sekundniku. Co powoduje, i tym właśnie się chwali Subdelta, bo ten model nazywa się Quattro, czyli 4. A Subdelta chwali się w tym modelu, że ten zegarek można nosić na 4 różne sposoby. No i teraz ogarnijmy te 4 różne sposoby. Pierwszy sposób to jest normalny, że teraz tak jak na niego patrzymy, zakładamy na lewą rękę. Dla mnie przynajmniej to jest normalne. Ja noszę zegarek na lewym ręku, więc zakładam go tak. Ale mógłbym go założyć tak, przestawić godzinę oczywiście i koronka będzie po drugiej stronie nadgarstka, co jest całkiem fajne, bo nie będzie mi w nadgarstek, w dłoń się wgryzać. Tak często lubią robić zegarki. Trzeci sposób to jest ten na prawym ręku. Czwarty to jest ten na prawym ręku. Czyli to jest bardzo uniwersalny zegarek. Przynajmniej Subdelta właśnie tym się charakteryzuje, że ten zegarek jest właśnie bardzo taki, można powiedzieć, do zmian. Czy to jest fajne, czy to jest niefajne, to już jest kwestia osób, które kupią ten zegarek. Jeśli im się podoba ta opcja, to jak najbardziej jest to fajne. Jeśli się nie podoba, no to pewnie jest niefajne. Tak jak zwróciliście pewnie uwagę, jest tu też koronka, która jest taki, trochę wygląda jak łepek od śruby,
I mechanizm, który w środku się znajduje, to jest Celita SW210-1, czyli jest to mechanizm o naciągu ręcznym, czyli nakręcamy koronką mechanizm. Koronka nie jest zakręcana, dekiel jest zakręcany, tak jak tutaj widzicie. I co? No, wodoszczelność. To jest też dziwna sprawa, ponieważ zazwyczaj zegarki mają albo 30, 50, 100, 200 i tak dalej. Ten zegarek ma 60 metrów wodoszczelności. Także jest to o 10 lepiej jak w standardzie. Tak, no dobra. Przejdźmy teraz do koperty. Koperta jest sandblasted i jest zmatowiona. Wygląda naprawdę spoko. Taki ma bardzo militarny wygląd. Ma przewiercone tutaj, jak widzicie, uszy, także wymiana paska jest naprawdę dużo wygodniejsza. I tak się oto właśnie prezentuje. Tak jak już wspomniałem, dekiel jest zakręcany. Przejdźmy teraz właśnie do paska. Otóż moje zdziwienie było dosyć duże, ale pamiętacie, ja mam na swoim kanale jeden materiał a propos pasków Bartona. Bang! Ten zegarek przychodzi na pasku Bartona. Szczerze powiem, nie widziałem jeszcze takiej współpracy, ale tak jak widzicie, tutaj jest pasek Bartona, ale już na klamerce jest Subdelta. Także, no, ja ogólnie mam dobre zdanie o paskach Bartona, także tutaj jest jak najbardziej dla mnie plus. Jednakoż to jest trochę takie dziwne, przyznam szczerze. Ale fajne, no dziwne, ale fajne, jak dla mnie, no bo ja lubię paski Bartona. Te paski tutaj są właśnie na tych szybkich teleskopach, czyli szybką zmianę można zrobić, także tak. No i jeszcze tylko powiem, że ten zegarek jest limitowany do 50 sztuk. Tak, no dobrze, no to teraz przejdźmy do plusów i minusów tego zegarka. Plus, bardzo ciekawy design, w sensie bardzo mi się podoba ta koronka, która tutaj się znajduje. To jak ten zegarek się prezentuje na ręce, naprawdę jest fajne, to jest fajne. On taki jest właśnie bardzo militarny i to rozwiązanie z tą sekundą, która się znajduje na środku. Te krzyże, które się znajdują, co prawda mamy jednego szatana na godzinie 12, ponieważ jest to odwrócony krzyżyk, ale ogólnie bardzo, bardzo fajnie się prezentuje sama tarcza i ten zegarek. Także ogólnie jak dla mnie plusik za design. I cóż, no mechanizm Celita w środku, także ja jestem jak najbardziej na tak. Nie jestem największym fanem mechanizmów o naciągu ręcznym, ale co daje nam taką dosyć przyjazną wysokość tego zegarka. No i szafirowe szkło i w ogóle, także tak. To bym dorzucił to, że można go nosić w każdej, można powiedzieć, orientacji, tak, siak, na lewym, na prawym ręku, także jest to dosyć duży plus. Jeśli chodzi jednak o minusy, no to ja już miałem na swoim kanale zegarek z jedną wskazówką Meisterzingera i ja nie jestem fanem tych jednowskazówkowców. Dla mnie nawet posiadając normalne indeksy na tarczy, nie było to takie dokładne wskazanie. To nie było tak, że ja patrzę się na ten zegarek i ja wiem, która jest godzina. Tak samo jest w tym. Póki wskazówka wskazuje bezpośrednio konkretną godzinę, bez minut, do przodu, do tyłu, to jest ok. No to można powiedzieć, że jest luz. Jednak jak już wchodzi na te indeksy tutaj, to ja nie wiem do końca, jaka jest godzina, dlatego dla mnie to jest dosyć duży minus. I tak naprawdę to tyle. W sensie samo wskazanie czasu, bo więcej to nie powiem, żeby coś mi przeszkadzało. Fajnie wykończona koperta, szafirowe szkło, mechanizm, no dobra, no mechanizm, ale nie mogę dać minusa, jeśli chodzi o wykorzystanie mechanizmu na ciągu ręcznym, także to w żadnym wypadku to nie jest minus. Ale jeśli chodzi o taki jeden główny minus, no to niestety, ale wskazanie czasu jak dla mnie jest troszeczkę takie, no, nieczytelne. Także teraz jeszcze Wam pokażę, jak ten zegarek się prezentuje na moim nadgarstku.
No dobra, dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, to co ja tam się tam wrzuciłem w czasie edytowania właśnie, dograłem swój tekst, ponieważ ja się skupiłem głównie na tym, że właśnie zauważyłem, że są te trzy indeksy i one mi strasznie nie pasowały. I właśnie, no przyznaję, nie mam za dużego obycia z zegarkami o jednej wskazówce. Nigdy one nie były moim takim konikiem, ani w ogóle jakoś tak nie za bardzo się nimi interesowałem. To też nie za bardzo wiedziałem, że takie rzeczy mają miejsce, że te trzy indeksy, one czasami się pojawiają. Ja tam też powiedziałem, że bardzo często, ale czasami się pojawiają właśnie w zegarkach z jedną wskazówką, właśnie te trzy indeksy między indeksami godzinowymi. I cóż, no taka sytuacja, też właśnie druga sprawa, dałem to jako główny minus. Ogólnie dla mnie trochę minusem są zegarki z jedną wskazówką, bo one nie są takie czytelne. Ja ogólnie korzystam z zegarka właśnie na zasadzie pyk, pyk. Jeśli ma się więcej zegarków w swojej kolekcji, nie wiem, że się zmienia te zegarki, nawet niech to będą 2-3 zegarki, niech to nie będzie, nie wiem, 15, tylko co, nie wiem, drugi dzień się zakłada inny zegarek, to moment przeskoczenia z tego, że tu jest jedna wskazówka z normalnego dwuwskazówkowego zegarka jest takim dziwnym przejściem, które dla mnie osobiście, ja nie mówię, że to dla wszystkich, nie narzucam swojej woli wam. Dla mnie osobiście jest strasznie niewygodnie. Ja pamiętam, że ja miałem tego Glycina 24-godzinnego, to jak ja go zakładałem, to ja potrzebowałem całego jednego dnia, żeby się przyzwyczaić, że miał tarczę 24-godzinną. Podobnie mam właśnie z takimi zegarkami. One mi się podobają. Ja rozumiem całe założenie tego wszystkiego, ale dla mnie jednakoż, no jeszcze w tym przypadku jest to trochę minus. Jeszcze jakby tam były te dodatkowe indeksiki, no to dałoby radę zobaczyć, że okej, dobra, jest powiedzmy 5 po 10, 15 po. Tutaj się da zobaczyć, że jest na przykład pierwsza albo 15 po, albo 30 po, albo 40 po, albo już druga na przykład. To też to mi tak średnio pasuje. Dobra, może... A właśnie, jeszcze nie powiedziałem, ile ten zegarek kosztuje. Na stronie Zatoka Zegarków możecie go kupić za 3559 zł. Tak. Dobrze, moi drodzy. Co ja tu mam jeszcze wam więcej do powiedzenia? Mam nadzieję, że się wyrobiłem na niedzielę, ale mogło się wydarzyć, że dopiero obejrzycie to w poniedziałek. Takie życie. Dobrze, dziękuję wam serdecznie. Mam nadzieję, że wszyscy u was zdrowi. U mnie póki co wszyscy zdrowi. Znaczy gdzieś tam część rodziny się trochę pochorowała, ale już są zdrowi. Także jest spoko. Broda, jak widzicie, już jest powolutku. No ma teraz ten etap takiego beja trochę. Że, znaczy beja, no że jest ta krótka, taka niedogolona jakbym, ale tutaj widzicie ładnie sobie wyciągnął. No, mniejsza z tym. Moi drodzy, serdecznie zapraszam do dołączenia do grupy na Facebooku Czasocholicy, do wejścia na portal Zegarki i Pasja. I cóż, widzimy się możliwe, że za tydzień. Bądźcie pozdrowieni, Dashboard.